I ta masakra z Pejkonu? To wszystko Kortek? Nabrałam pewności, gdy zorientowałam się, że Kortek chce przejąć nanowirusa Zetroxu. W tym samym czasie wysłali ciebie, żebyś go zniszczył. Czuję się tak samo oszukana jak wy. Nie miałam o niczym pojęcia. Przecież Dexon naprawdę pracował dla Zetroxu. Nie wierzę jej. Gdzie Pointer zabrał nanowirusa Zetroxu? Do laboratoriów Korteku na Icegardzie. Przygotowują go tam do użycia przeciw kolonistom. Nie mogę uwierzyć, że brałam w tym udział. Musimy ich powstrzymać. Nie słuchaj jej, Logan. To kolejna pułapka. Po prostu wynośmy się stąd. Zaufajcie mi. Chcę wszystko naprawić. Znasz to laboratorium? Byłam tam kiedyś. Zdaje się, że oficjalnie wytwarzają tam farmaceutyki. Logan, posłuchaj mnie, chociaż ten jeden raz. Wiem, że masz już tego wszystkiego dość, ale nikt tego za nas nie zrobi. Przygotuj proszę wahadłowiec. Spróbuję dostać się do laboratorium. Wykorzystam moją przepustkę. Powinna być jeszcze ważna. Gdy tylko wyłączę system bezpieczeństwa, otworzę ci bramę. W międzyczasie zajmij się samym na południu. Jak go zdezaktywujesz, będziemy mogli stąd uciec, nawet jeśli włączy się alarm. Na pewno chcesz tam iść sama? Już tam byłam. Poradzę sobie. Do zobaczenia. Unieszkodliwie sama i będę czekał na sygnał od ciebie. Bądź ostrożna. Thank you.
Logan, wyłączyłam system bezpieczeństwa. Pospiesz się. Ukryj się gdzieś. Zaraz tam będę. Daj znać, jak już będziesz w środku.